505 odcinek. Ostatni niestety, jakby dla mnie w tym tygodniu, ogólnie w tym. Nagrywa dobrze, mikrofon, okej, okay. Myślałem, że nie nagrywa. Trochę popatrząc rzeczy, zmienić da się u mnie. Dużo rzeczy, dosłownie dużo. Tylko... będzie to trochę widać, seriously, bo... To co mam, to tutaj pokazuję wam, da się to zmienić, da. I to jest chyba najdroższa rzecz, bo tutaj chyba zastąpię jako takie dwie komody małe. Da się. I to będzie tak naprawdę tam za oknem, czyli tam jakby wale pudła to wszystko. Mieszczą się dwie osobne. Gdzie stąd wszystko przenieść tam, to się od razu jest zwolnione miejsce. To jest dobre. Osobnie mocno zmienione, zmniejszone miejsce. Czyli nie mam odciśnionego, żeby nie było, bo cytujcie, oglądam czasami w tamtle i mi trochę może przycinać teraz nie. Ale chyba nie, dosłownie, dobra. Druga rzecz, jaka z tym, jeszcze tą drugą, tą wyższą, co widzicie, dosłownie za mną. Też ją się da zmienić, też. Kosztuje 119 zł. I to są tam podwieszane. I stąd to, jest tam cztery na takie duże, do co się da zmienić. I serio, jeżeli tak pójdzie, to od razu będę zmieniał, po prostu po mikrofonie, jeżeli po mikrofonie się szybko uda załatwić, dosłownie, jak się szybko się uda załatwić, to od razu komody, te dwie, tam z tyłu za oknem będą, tam za firankami, więc firanek pewnie nie będę miał, tylko będę miał już, myślę, zasłony zwykłe, będzie tam z tyłu, muszę tam 500 zł około wydać, około, tak, 518 to jest niecałe, zmieni się to, dosłownie to się zmieni, później przejdą te, mogę choć minimalnie zadać, może większy kąt, wzmocnienie światła, żeby nie przesadzić, a żeby było idealnie, może być, dosłownie może być tak jak mam ustawione. I teraz to oficjalnie mogę powiedzieć, że tak gdzieś będzie to robione. Z tym, z tą dużą, jeszcze będą plany mocne, bo to z tym da się też jakby mocne plany zrobić, po prostu da się. Tego też się da zrobić, dosłownie. To też się da zrobić, tylko to są podwieszane. To zrobię wtedy podwieszane. I teraz brzmi o to wyzwanie. I dobra. Tutaj na stówę pójdzie podwieszone. Na stówę dam radę. Nie wiem, czy nie jeszcze jedno. Tak, pójdzie. Pójdzie to. Pójdzie, dobra. No pomysł, pójdzie to. Dosłownie to pójdzie, bo będę mieć jakby sekwencyjnie. Więc w tych miejscu, gdzie jest, patrzę, będzie tyle wolnego miejsca, że człowieku. Nie wiem, zostanie jak to zostanie, tak samo tak jak tu wisi u mnie. Ale mam pomysł, dobry pomysł. Jak to wyjdzie, no to będę się czuł zarąbiście. Jeżeli to pójdzie dobrze, powinno to skromnie pójść, bo jeżeli to będzie na ścianę, powiedzmy tak wysokościowo, no to jedno zejdzie trochę niżej. Jeżeli dół nie będzie przeszkadzał, to tutaj gdzieś w tym kącie jestem, tu łóżko będzie, po prostu na to będę miał miejsce, więc jak tak pójdzie, to będę się tu szczęśliwie, seriously, bo nie będę miał takiego problemu strasznego. Większe sobie miejsce to typowo, dosłownie. Więc to pewnie w tym roku jeszcze mi się uda, będzie to dobre. Ale no. Tylko to muszę sprawdzić to dokładnie typowo. Byle to ma wysokość, ta tutaj jest to już chyba myt ileś, coś tu je, to jest tube. I ona gdzieś tyle ma, dokładnie, myt ileś, tylko nie wiem ile, ale się dowiem. Mam tu chyba myt 40, by było, nie pamiętam, musiałbym sobie zobaczyć właśnie na IK, bo z VK to znalazłem typowo, dosłownie. Jeżeli to się uda, no to będę bardzo szczęśliwy. Ale to nie mogę nic
spoilerować, czy to mogę w tym roku. Tak, chyba w tym roku uda się. Dosłownie, mi się wydaje, że w tym roku pójdzie. Dopiero zaczęliśmy nowy rok. To jest do przemyślenia typowo. Tak na... No, dobre chwilę minut, ale ja muszę robić te dwóch szybkie, by to zaraz będziecie widzieć, więc no. Ale jesteśmy w takiej małej przerwie u mnie, dosłownie, większej. Nie będę mówić o jakiej dłuższej u mnie. Mamy do grania dosłownie ile? 15 minut? Niecałe? No, no, niecałe 15 minut. Tamto mi zaczęła myszka siadać, więc musiałem sobie kupić nową. Lżejszą, dosłownie lżejszą, to teraz używam. To jest dosłownie lżejsza, nawet jest wygodniejsza niż tamto. Teraz niestety zgadza się z tym. Jest wygodniejsza. Jak dalej? To kończymy mikrofon. Trochę dużo mnie zaraz biorą przez to. Ale coś za coś, dosłownie. Coś za coś. Mam 4 dni do normalnej szkoły. Ja nic nie jest potrzebne, nic. No to trudno, żyje się dalej, dosłownie. Więc u mnie jak to będzie minęło, to grywam, próbuję dograć 15 minut i do później montować te odcinki dosłownie na kolejne te. Dosłownie na nasze kolejne wyprawy i to tak dalej, te intent został. Te dosłownie szybko schodzą. One... Bo w to tam tylko co mamy dobre dwa odcinki używaliśmy. Ten dosłownie w tym odcinku jeszcze zejdzie. Na nim czy nie tamten jeszcze zejdzie. Dosłownie. Chyba, że to tam było płycej, tak mogę powiedzieć. No bo tak samo jest po prostu, nie wiem. Nie patrzę mi ile zużywam na tamtym i na tym i nie patrzę ile na tamtym zeszło i na ten, nie patrzę w ogóle na tamtych odcinkach przed chyba nie przedpremierowo, tylko albo nie pamiętam, dosłownie nie przedpremierowo, to nie, nawet to dosłownie nie patrzyłem na te odcinki swoje, nie oglądałem ich. Ile zużyłem budulców na to wszystko, jakbym patrzył na to, mógłbym powiedzieć, że to, że tamten już szybciej zejdzie, no tak nie zrobiłem. Więc, no, jest jak jest, do grania mam ten odcinek, do końca, ten. No i widzę, czy mikrofon jest wychwytywany, tylko widzę jak urządzenie audio jest wychwytywane od samego Minecrafta dosłownie. Ale jest ok. Ja jak dobrze poleci się, to ten filar zejdzie. W sumie ten filar zejdzie, tamten też powinien zejść na luzie. Potem będę siedzieć, montować 15 odcinków, dosłownie 15. Później wsadzić, a później no będę myśleć dosłownie, czy będę dalej nagrywać, czy nie. Czyli w sumie chyba będę powyżej kwietnia, tylko powyżej kwietnia. No, teraz mamy styczeń. Teraz jest luty, marzec, kwiecień. No to są jakieś 3 miesiące, dosłownie. Nagrywać nie nagrywałem, dosłownie, tak powtarzając się, długo. No chyba, że Ekuja, powiedzmy taki mały youtuber, usiądę w taki sposób, że po zmontowaniu, po wsadzeniu na YouTube'a zaczynam na następne nagrywać, no to wtedy dobra, mogę powiedzieć, że dosłownie wyda się tak, że nagram więcej i będę miał więcej. Ja tak minimum do czerwca, dobrego czerwca minimum, to jest trochę, bo to jest no. Teraz nie będę chciał się liczyć dosłownie, bo to teraz musiałem przeliczyć na odcinki, czyli ile odcinków zejdzie, ale pewnie jeżeli to wszystko zmontuję,
dosłownie od tych odcinków odejmę. I od odcinków sprawdzimy. Dosłownie ile brakuje. Wykopałem dosłownie inny blok, a Minecraft czuł za łap. Jeżeli tak zrobię, no to powiem w takich kolejnych odcinkach, czyli pewnie 506 to wszystko, ale to jest głębokie trochę, bo muszę to zmontować. Zobaczymy, jak teraz komputer na Windows 11 będzie montował, z jaką prędkością montaż odcinków zejdzie. Czy szybszy, czy wolniejszy, to dosłownie, a jakby dziwnie Minecraft trochę wychwytuje kopanie, dosyć dziwnie. Przecież ja tylko blok tam nie kopałem. Ale no, Minecraft to Minecraft. Tutaj uda się. Rozumiem, mam tę syną myszkę i uczucie silne, bo ona jest tak strasznie. Strasznie ona jest lekka, bo ona 69 z kablem może się gra maksymalnie. To takie. Ona to jest myszka, bo no nie, no to jest myszka, to po prostu jest lekka po prostu w swojej budowie. Dobrze mi pasuje na rękę i to dosłownie nie będzie się pocić, bo ona jest przewiewna, powiedzmy myszka, że moja ręka nie będzie się pocić od grania. No to jest już też dodatkowe ułatwienie. No nie mogę ci tego dosłowne ułatwienie. Okej. Równa jest 11, po prostu tam, nie wiem, 12 minuta. A my dosłownie pewnie zdążymy jeszcze ten skopać fiar. Tak coś czuję, że mówiłem, tu jest dziwne, że takie małe frary nam szybciej schodzą niż takie duże. I jeszcze teraz będę musiał wymyślić na nowo plan domu, bo jak to robiłem, no to w ogóle był inny plan. Jeszcze na inny dom. Teraz jeszcze będę musiał popatrzeć. Popatrz się, zrobię. I będzie nowy dom, o co będzie wolniejszy od moich budowli. Jeżeli ja jako ja na tym cyklu już nie będę miał pomysłu, no to po prostu albo go wam oddam, albo dosłownie po prostu się tam zniszczę i tak dalej. Wszystko co zbudowałem, prawda? I będzie dobra. Jak to, no i po prostu może, nie wiem, dosłownie nie wiem jak z tym rozplanuję, bo jeszcze nie kończę tego save'a. Dosłownie nie kończę tego save'a, więc jest mi trudno wyobrażać dosłownie kiedy zakończę tego save'a, bo jakbym wiedział, no to okej. Ale dosłownie, jeżeli sam nie wiem kiedy ten save ma pójść, powiedzmy sezon 8, albo sezon 8 już w niepamięć, no to trochę dużo czasu potrzebuje i tak dalej. A jeszcze jest 1.18 i gdzie to są zabijamy takie generujące się duże strasznie, to będzie ciekawe na odcinki, żeby coś robić na 1.18, dosłownie 1.18, bo to jest. Chyba to było tak, save na 1.16.5, później przydam na 1.17.1 i z 1.17.1 przydam na 1.18. Więc to jest tak, że przechodzę z wersji na wersję. Pewnie jakbym poleciał w World bardzo dalekie kratki, to pewnie dosłownie bym miał powiedzmy te biomy już 1.18 generowane, bo to tak pewnie by zadziałało. Ale ile tu musimy bloków przelecieć i tak wszystkiego, że dosłownie znaleźć nowe biomy. Te biomy, powiedzmy większe biomy, które normalnie się generował normalnie Minecraft, tylko teraz powiększone to wszystko, no to jest w stoku siana trochę szukanią, powiem.
nad, jak to się mówię. To jest już 10 minuta, czyli 15 minuta, powiedzmy, full odcinka. Dosłownie. Gdzieś. A my już zeszedł następny firę. Dosłownie następny, bo gdzie zostało 5 minut, 10? Nie. Jak mówię, 10 minuta, no to powiedzmy mamy 5 minut. Proszę was, 5 minut nie będę kupował tego fiala, co? Zrobię przerwę i... Ej, no niestety nie tam... Nie no. I tak nie będzie. Dosłownie to już dokopię. I zostaje nam te fiary z przodu. I... Puf, już nie ma niczego, dosłownie, co było z tego domu. Zostało takie końcówka tego tutaj. Dosłownie to. Kopię, hop, hop. I nie ma. Nic nie masz na ciekawego, człowieku. Weźmy Offer of Syf. No nie. Co tutaj było? Blok? Stone. Okej. Nie mogę załapać, tylko... Już dobra. Udało się. Tutaj mamy pełne, tu nie mamy jeszcze pełnego. Niestety to będzie zapełnione. Co kolejne skrzynie tutaj naszego zapełniania. Zasobnie mamy dwa takie. I mamy cztery Ferrari dosłownie do skupania takie bliskie. Stąd. Mam nadzieję, że hejst ogólnie dosięgnie. Bo jakby się, no to dosłownie, no to dosłownie, trochę często powtarzam z tym dosłownie. Jak to... Seriously, jak to tak by działało? W sumie to jest niedalekie, dosłownie. I mi nie miga, czyli dosięga tutaj, no to... Chciałbym się, jakby jeszcze w tym odcinku byśmy zdążyli skopać ten fear, ale to żeby było, że... Ale pewnie jeżeli w tym w większości skopiemy, to w następny odcinek... Następne odcinki, dosłownie mówię. No nie no, bo z kolejne odcinki zjedzie to szybciej. Bo zaczęte, skończy się to, ale tak w większości muszę niestety, ale zacząć montować odcinki, żeby powiedzmy nad tym myśleć, bo zostawię ja później powiedzmy zostawiamy, bo nie będziemy się chciał montować. Wolę to zrobić, gdzie mam wolne do szkoły, bo wiecie, święto jutro. To ja będę zasuwał pewnie ze święta. Ze święto po prostu, żeby sobie ponagrywać. Ale jak to mówią, nikomu chyba nie zaszkodzę tym, że po prostu będę nagrywał sobie odcinki. No i jeszcze trzeba było pozaplanowywać niektóre rzeczy, dosłownie u mnie. Że musiałem stać z kolegami, bo niektórzy chcą tu do mnie wpaść, bo mam niedługo rodziny. To musiałem to zaplanować to wszystko z tymi rodzinami, że ustawiam na jakiś jeden dzień. Z rodzicami w inny dzień, ale z kumplami w inny dzień, koleżankami. Z koleżanką bardziej. Ze starej szkoły, dosłownie. Niestety, powtórzyłem sobie słowo. Mam nadzieję, że to nie odbije się tak mocno. No. Jak tam wygląda? Minuta. Dosłowna. Minuta. A gdzieś. Bym z takiej większości przedłużył odcinek, żeby już to skopać chwilę, bo jakby przedłużę odcinek, to nie przedłużę, może max o minutę, jeśli tak będzie, max o minutę, bo
No, co, tak będę długo skupywał z hejstem? No nie. Testem to schodzi jeszcze szybciej. A że już widać dużo, powiedzmy, tutaj w dół, to nie wiem, zakończyć 5 sekund przed końcem lub to są już końcem, bo to już jest koniec, już tam to jest przedłużanie już, ale kurna, nie wiem, zacząłem tyle, ten odcinek pokazuje, że w odcinku mogę 3 skopać, pewnie w kolejnym, że już hejs dosięga, nie będę musiał tam skupywać frarów tych, co były tam z daleka, tylko z tych stąd już. No to jeszcze szybsze będzie, więc nie wiem, czy nawet tamto odcinek to nie pozwoli mi wszystkiego nie skupania. Nie mogę powiedzieć echo, bo może wszystko się zmienić. Ale no, mam nadzieję, że to będzie tak, że uda się. Nie będzie już. Do widzenia, powiedzmy, z firalami, do widzenia z tym domem. I popatrzenia sobie, wymyślenie konceptu budowy nowego domu. Mamy dużo drzew, mamy dużo tych surowców. Także będzie trzeba wykorzystać. Jeszcze jedno tutaj mam, ale tutaj chyba to było tylko to, żeby tak dopełnić, tak jak chciałem mieć wtedy. Bo tutaj nie ma. Tu, w tych miejscach, no tutaj, tutaj jest tylko do skopania. Tyk, tyk. No i to tyle. Skopane przed następnym dniem. Skopane przed dniem. Mogę się położyć, ale to będzie po prostu koniec odcinka naszego wspaniałego. I my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.